zimno, wiem, wiem, przepraszam. Cześć, jak w sztafecie. Cześć, Iwona, bardzo mi miło. Cześć też. Wiem, że jest zimno, wiem, ale pani profesor już ma takie skrzywienie zawodowe. Tak. Jak to wykładowczynie? Ale miałam przyjemność słuchać waszą rozmowę wcześniejszą i jestem dość mocno związana z tą niepełnosprawnością, bo mam przyjemność prowadzić program dla niepełnosprawnych i o niepełnosprawnych i naprawdę no bardzo jest mi to bliski temat i wiem, jak to działa, ale też trochę tak, że oni są zamknięci na siłę w domu, to nie do końca, bo bardzo dużo z nich wychodzi. Bardzo tak, dużo to z nich właśnie w idzie. W sensie tak. Było porównanie takie, prawda, że w innych państwach widać to bardziej. Tak, oj, że tak, oni, tak, tak. Jedna rzecz, że ich nie zauważaliśmy, nie da się ukryć, a druga rzecz, że faktycznie byli ograniczeni z wielu powodów, nawet nie dlatego, że sami pewnie nie chcieli wychodzić, tylko dlatego, że nie mieli możliwości. Ja myślę, że u nas też jest, wiesz, trochę ten stereotyp. To jest ta stereotypowość, że po prostu wszyscy myślą, że tak właśnie nie wypada, że właśnie ktoś nie może pracować, niepełnosprawny. Ja byłam nawet w szoku, patrzyliśmy na tyle miejsc, gdzie na przykład osoba, która nie mówi, ale jest dobrym komputerowcem i ona robi swoje i są szefem w IT. I takie w ogóle różne, wiesz, miejsca do pracy, które nam się wydaje, że trochę to nie pasuje, a okazuje się, że są świetni w tym. Więc tylko to, żeby właśnie namawiali innych, no po prostu, żeby ich otwierali absolutnie, na to. Absolutnie. Ale są takie osoby, jak Iwona Hartwig chociażby i nie tylko, tak. Zresztą ona, którzy bardzo dają o sobie znać i tak jak rozmawiało się panią profesor, 23 maja ma być duży protest, jak domyślam się, w Warszawie w związku z ich jakimiś oczekiwaniami. No tak, też w ogóle ten ilość tych niepełnosprawności jest ogromna od i mentalnej, intelektualnej po fizyczną, więc to jest też nie wiadomo jak z tym działać, ale ja byłam pod wrażeniem, że nawet są takie mieszkania i domy treningowe, gdzie uczą na przykład osoby do przygotowania do mieszkania samodzielnego i to się czułam jak w takich akademikach, to było niesamowite, bo właśnie tam było dużo osób z zespołem Aspergera i z zespołem Downa i oni naprawdę mieli fajne mieszkanie, uczyli się jak gotować, jak sprzątać, chodzić do pracy i tam mają nadzorcę, tak trochę jak w akademii. A potem szukają im mieszkań i mieszkają sami. Także naprawdę myślę, że coraz więcej jest tego, żeby usamodzielniać te osoby. No ale od tego zaczęłam widzieć rozmowę o innych, bo ja już tak mam, że ja ale poczekaj, innych... to skoro inne wątki poruszamy, to tak. Jeszcze, a twoje dzieci jak ten, teraz w tym okresie strajkowym? Siedzą no, w domu? Są zajęcia w szkole? Nie siedzą w domu, bo moi dzieci chodzą do szkoły prywatnej i moi właśnie nauczyciele są tam szczęśliwi. I to jest to, co też podkreślam, że to jest dokładny przykład tej szkoły, że to nie jest tak, że one chodzą do pracy, bo muszą tam, bo zarabiają. Tylko te nauczycielki są tak szczęśliwe i tak uśmiechnięte, że zawsze jak Zosię odbieram, to widzę, że oni się uśmiechają wszyscy i że na zasadzie, dobra, już musimy kończyć dzisiaj, to jutro się widzimy. I myślę, że to jest to, że ona ma przestrzeń do pracy, mają takie zajęcia, gdzie mogą nie tylko siedzieć na krzesłach i się uczyć, tylko mają fajne zajęcia, warsztaty, chodzą w teren. Ostatnio mieli cały tam unit tak zwany, że robili o tym, jak się je warzywa, tak dalej, jak one rosną od korzonek, się je po nasionka i tak dalej. O jedzeniu dzisiaj też będziemy rozmawiać. O jedzeniu, widzisz, taka jestem w temat dzisiaj wpisana i że to można jeść, robić, jak to działa, a pod koniec szli sobie do ogródka w przedszkole i sadzili te swoje tam fasolki i Zosia już przeżywa, że ta jej fasolka rośnie, że to już widziała. Więc to jest fajne, że właśnie w szkołach, gdzie myślę, że pensje są okej i oni się cieszą, ale dwa też mają trochę wolności w nauczaniu, że to nie jest taka, to wiesz, biurokracja. Bo ja wiem, samodzielność trochę i na swobodne myślenie, prawda? Nie dokładnie. Myślę, że tych papierków jest dużo. Zosia chodziła wcześniej do zerówki w państwowej szkole, zresztą ponoć jednej z najlepszych w Warszawie państwowej, ale to nie jest wcale dobre miejsce. Też nie tylko chodzi o te pensje, ale że nauczycielki, ja się nie dziwię, one są tak zmęczone, trochę sfrustrowane, trochę, myślę, przepracowane, nie tylko nawet nauczaniem tych dzieci, tylko jak mówią, musimy kończyć wcześniej, mamy dużo tych papierków, bo na wycieczkę mamy wyjechać, ale mamy tyle tych papierów do napisania, żeby na wycieczkę wyjść, żeby w ogóle w teren wyjść. Tak, ja ostatnio czytałam wczoraj, przedwczoraj jakiś wpis chyba na Facebooku jakiegoś facebookowicza właśnie, który pisał o tym, że jego żona jest nauczycielką w kontekście tego, ile godzin tygodniowo pracują nauczyciele. On powiedział, to nie jest praca przy tablicy. Praca przy tablicy to jest jakiś tam ułamek tego, co oni robią. Bo przychodzą do domu, poprawiają, nie wiem, klasówki, przygotowują zajęcia, rodzice piszą, rodzice dzwonią. Nie wiem, bo jak ja byłam dzieciakiem, no to wtedy nie było takiego kontaktu z nauczycielem. Było trochę inaczej, sama też pewnie pamiętasz. A teraz maile wysyłają, wydzwaniają na komórkę. Ja mówię, że moja żona pracuje z nauczycielem 24 na dobę, a tak być nie powinno, zwłaszcza za te pieniądze, prawda? Tak, to jest straszne. No i też mówię, nawet tym przygotowaniem, fajnym koncepcją, ja się też zetknęłam z tym, ponieważ no, jestem bardzo do przodu i trochę wariatka i to mi się nie zmieniło. I robiłam kiedyś wcześniej
w przedszkolu u dzieciaków zajęcia teatralne, oczywiście pro bono, żeby tylko mieli fajnie. I w szkole, jak widziałam, że w tej zerówce trochę chyba się za mało jest takich ciekawych rzeczy, zaproponowałam, że ja mogę przychodzić, możemy w ramach tych tematów, które mają, zrobimy jakieś zajęcia, warsztaty czy coś. To pani mówiły, nie, bo to będzie za dużo, ja wolimy, żeby pani nie przychodziła. Czyli rozumiem, że musiałaby pewnie napisać prośbę, potem stwierdzić, potem akceptacja, pozwolenie od górnej, tych papierów tyle, że powiedziała, nie, to niech pani nie przychodzi. Więc to było przykre, że widać, że to nie jest nawet ich, oni są po prostu odgórnie trochę właśnie trzymani za bardzo, pilnowani. Mm-hmm. I gdyby mieli trochę wolności, to może byłoby łatwiej. Jak się czujesz, Elżbieta? Bardzo dobrze. Wracając już do ciebie, wracając może. Wracając do tematów. Ja się właśnie czuję bardzo dobrze, ale to jest to, co kiedyś zawsze byłam raczej taka, że lubiłam pomagać innym, a teraz to w ogóle mam wrażenie, że ja tak w ogóle, wiesz, każdego dnia, co się da dla kogoś zrobić, to się staram. Ale to przestawia się myślenie po jakichś, no, traumatycznych, umówmy się, przejściach w życiu. Miałaś... Mhm. Poważnie zachorowałaś, tak. Mhm. Był tętniak, straciłaś przytomność podczas przerwy, podczas tak, no już prawie bycia rok. Na scenie, tak. W zasadzie prawie rok i 15 maja znowu, tak. Tak, to o tym porozmawiamy za chwilę. I to jest faktycznie tak, że w głowie po takich wydarzeniach wszystko się przestawia zupełnie? Podejście do życia, właśnie do pomagania, do korzystania jakby z każdego dnia i tak dalej? To się przestawia, tylko ja się śmieję, bo to się przestawia na jakiś czas. Ja tak nawet pytałam, mam zaprzyjaźnioną moją przekochaną neurochirurg Martę Zębałę i ona mówi, że to na jakiś czas tak jest, że te endorfiny tak uderzają, takie szczęście, że ja to bym przenosiła góry po prostu na rękach. Ale już teraz mija rok i trochę wracamy do takich... No, na stare tory, trochę to wraca wszystko to, co byliśmy przyzwyczajeni, wiemy co i jak. Natomiast zawsze staram się przypominać sobie, że trzeba się cieszyć tym, co tu i teraz. I to jest na pewno coś, co się nie zmieniło już przez rok. Bo nawet jak się wkurzę, albo jak coś naturalnie działamy, przecież jedziemy, gdzieś idziemy, jest praca, są różne przeszkody, spotykamy. No to zawsze mówię, nie denerwuj się, okej, okay, to jest tu i teraz. Jutro może będzie coś innego, może będzie fajnie. Cieszę się, że chodzę, jestem zdrowa, jest dzisiaj fajny dzień, jest słońce, trochę zimno, marzłam trochę na dworze, ale widzę tak, plusy z tego, bo miałam taki trening poranny, wiesz, biegałam w miejscu i było okej. Okay. Więc na pewno to, co teraz mam, to w każdym czymś, co jest złe, szukam jakichś pozytywów, bo zawsze się da coś dobrego znaleźć w tym, no. Więc to mi się na pewno zmieniło, że się nie wkurzam. Miałam czasami wcześniej, że coś, jakiś zły humor czy coś, to siedziałam w domu, a teraz mam tak jakieś źle, to mówię sobie, okej, to widocznie jest fajnie, jak mam wolne, posiedzę sobie w domu z kawą i z herbatą i jutro będzie super dzień. Ta choroba, która po prostu spadła na ciebie, bez żadnych, jak rozumiem, uprzednich symptomów. Tak, tak. To nie masz czegoś takiego dzisiaj, że gdzieś tam z tyłu głowy... boisz się, żeby się sytuacja nie powtórzyła? Bo to jest tak przypadkowa chyba historia. Od razu przypadkowa rzecz. Nie, i w ogóle, przepraszam, tak. Że tak, ale to... ja tak sobie myślę, jak ja bym się czuła, prawda? Że okej, wszystko jest dobrze, jestem zdrowa, tak jak mówisz, mam dużo energii, robię swoje, idę do przodu, ale czy gdzieś z tyłu tam nie siedzi coś? To właśnie pewnie by było, gdyby to mnie nigdy wcześniej właśnie, gdyby zanim mnie to spotkało, jakby ktoś powiedział, że tak może być, albo że takie coś się stanie, to byłabym przerażona. A teraz, ponieważ ja wiem, że tak naprawdę no wiesz, ja miałam informację, że mogę tego nie przeżyć i ja się tak przyjęłam to normalnie, to było dla mnie tak oczywiste, że nie mam się o co martwić tak naprawdę, bo wiesz, dzieciaki są cudowne, Rafał jest super, więc będą mieli naprawdę fajnie, bez mnie nic się na tej ziemi nie zmieni za bardzo, wiesz, więc ja nie... Ale nie miałaś takich myśli, że okej, rodzina to jedna, ale na zasadzie, ale jeszcze tyle rzeczy nie zrobiłam, zaraz, no nie, no pewnie nie, tak, ja bym jeszcze chciała dużo zrobić, ale naprawdę, ponieważ ja nie wiem, czy jestem taka kurczę stworzona dla innych, czy nie, ale ja mam wrażenie, zawsze ja staram się pomagać innym, bo jest tyle ludzi niesamowitych, którzy tyle robią, pomagają, są tacy aktywni, petardy do przodu, nawet takich mówisz, niepełnosprawna, która jest fajterką roku, tak, wiesz, są takie osoby, które naprawdę działają, więc może okej, jakby mnie nie było, no to może trochę mniej im pomogę, ale wiesz, nic, myślę, że nic nie stałoby się, nic złego, prezydentem nie jestem, więc wiesz, może by aż tak źle nie było. Także myślę, że nie wiem, chyba by nie ucierpieli za bardzo dookoła. No. To jak ten rok ci minął? Znaczy, kiedy nastąpił ten moment, że stwierdziła czy nie wiem, czy od początku miałaś takie myśli, że jak już się okazało, że okej, wychodzisz powoli ze swojej choroby, powoli stajesz na nogi, wracasz do normalnego tyle na ile się dało życia,
że inaczej, czy były takie myśli, że już nie wrócisz na przykład do aktorstwa przez to, co się wydarzyło, że teraz to musisz, nie wiem, lekarze ci mówili, musisz spokojniejszy tryb życia prowadzić, tak, nie denerwować się i tak dalej, a jednak aktorstwo, no też umówmy się, jest bardzo wymagającym zawodem, yes, i ten stres też towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nastąpił taki punkt przełomowy, czy w ogóle, czy od początku przebudziłaś się i stwierdziłaś, kurde, ja chcę znowu na scenę? Nie. To prawda, że jak się przebudziłam, to w ogóle sobie nie wyobrażałam, że mogę wrócić do teatru. Jak w czerwcu usłyszałam, że we wrześniu mam do tego samego spektaklu wrócić do teatru Komedia, to byłam przerażona tym, że tak jednak ta scena, to miejsce, mm-hmm, że to nie jest dobre, że w ogóle po co ta praca właśnie przy tym życiu, to jest takie, trzeba się cieszyć każdym dniem, a to tylko taka scena, po co? Ale to powoli wróciło, to powoli wróciło. Zresztą Rafał ma rację, że fajnie jest, jak to się mówi, wskoczyć na konia, z którego się spadnie, żeby, mm-hmm, żeby było dobrze. I we wrześniu, no to było takie zderzenie się ze mną, trochę z taką traumą, bo wejście do tego samego teatru, ten zapach, to miejsce, te schody, z których byłam, nie wyszłam na nogach prawie wcale sama. No to było takie do przeżycia, ale się cieszyłam, że weszłam, że jednak to życie jest, widzisz, zawsze jest coś innego, każdy dzień jest inny, no nie ma, nigdy nie wiemy, co się stanie, nie przewidujemy tego, co się stanie, więc nie ma co zakładać nawet w pracy, wszędzie, że będzie super idealnie, nie wiemy po prostu, więc myślę, że stąd się stało to, że się cieszę każdym dniem, że jeżeli mogę zagrać spektakl kolejny, to się cieszę, jak mam pracę, to się cieszę, już tak się nie załamuję w tej naszej branży, bo nasza branża jest naprawdę trudna i tyle, wiesz, castingów, prób, zwłaszcza w Polsce, prawda? Tak. Mhm. Raz, że wiadomo, no jest takie grono najbardziej znanych osób u nas w kraju, które grają najczęściej tak naprawdę, nie chcę mówić źle, się przewijają przez filmy tak naprawdę te same nazwiska cały czas, więc to jest wiadomo, że na przykład ja nie zagram przypuszczalnie w tym roku jakiejś super komedii romantycznej główną rolę. No nie masz szans, no ale... Biorąc pod uwagę, że teraz więcej jest ich produkowanych, to no, myślę... No może gdzieś mnie wezmą. Może jakąś wariatkę, wiesz, jakąś zagram, to tak. Ale to mnie już tak nie martwi jak kiedyś. Wiesz, właśnie się cieszę tym, że ta praca, którą lubię, jest, że cały czas się udaje, ale też, że poznaję tych ludzi dookoła. Ja zawsze lubiłam ludzi, jestem przeciwieństwem Rafała, bo jak to mówimy, ja jestem ekstrawertykiem, on jest introwertykiem, chociaż też aktor, więc ja bardzo lubię poznawać historię ludzi, inne miejsca i ta praca też na to pozwala, więc na pewno jestem mniej zamknięta i się nie stresuję już, jak idę na zdjęcia, próby i castingi, więc myślę, że to jest plus w mojej pracy. Ale po takich wydarzeniach myślisz, że to jest, znaczy miałaś takie myśli, że to jest ten zawód, który dalej chcesz wykonywać? Tak, na pewno tak. Że wtedy, nie wiem, czujesz się spełniona i tak dalej? Tak, tylko że wiesz, to też ukierunkowałam się, bo wiem, że nie chcę grać wszystkiego. Mhm. To jest też, wiem, że każdy inaczej podchodzi do zawodu i wiadomo, że kiedyś dla mnie było wyzwaniem zagrać coś innego, przeciwnego, złego. Nie chcę grać złych rzeczy. Mm-hmm. Wiem, że to może brzmi dziwnie. To złych bohaterek nie chcesz, złych bohaterek. Nie chcesz być wiedźmą na przykład. Wiesz co, mogę być w dobrym, jeżeli ona ma jakiś dobry punkt widzenia, czemu jest wiedźmą, albo czy coś się jej złego stało i ona tak walczy, mm-hmm, to tak. Właśnie przykładem tego jest, ja wiem, że to taka mała rola uwagi, ale jak szłam na casting, to szłam naprawdę do strasznie, strasznie złej postaci, która właśnie jest z więzienia i chciała tylko zabijać im i mordować. I podobno zagrałam to dobrze, ale mówili, że coś mi z oczu tak dobrze patrzy, cholera, nie nadaje się do tej roli. I ja mówię, wiesz, bo ja mogę grać złą, ja chodzę na boks, uwielbiam boks, więc wiesz, aha, ja trenuję, jestem silna, ale mogę grać kogoś, kto właśnie, nie wiem, chce zabijać, ale dlatego, że ktoś zrobił krzywdę i ona jest taka dobra, ale już po prostu się mści, albo coś, wiesz, no, jakiś dobry punkt widzenia złej postaci, no, to wtedy tak. No dobra, a to w takim razie wróćmy do tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, czyli 15 maja. Tak. Rok po wypadku wracasz na scenę z tą samą... Jezu, wiesz, to rok po wypadku do tego samego do tego na scenę, teatru. Z innym spektaklem, prywatna klinika. Prywatna klinika. Ale to jest też przypadek, wiesz, to jest niesamowite. Ja bardzo wierzę teraz w takie te znaki, takie rzeczy z góry, które się dzieją. Bardzo. Do wróżki chodzisz razy w tygodniu. Nie chodzę do wróżki, ale wierzę w takie znaki i akurat ten spektakl gramy już jakiś czas i będzie premiera w Warszawie, bo w Warszawie pierwszy raz. No i pytają się producenci, czy ten 15 maja mamy wolny, sprawdzają terminy. Ja w pierwszej chwili nie skojarzyłam, że to jest ten dzień. No i potem on mówi, no bo 15 maja to już mamy potwierdzony. Ja mówię, a wiesz, Michał, jaki to jest dzień? No w maju, no 15 maja. Ja mówię, nie, ale coś wtedy stało. No co się stało? Ja mówię, no przecież w Teatrze Komedia wtedy byłam, nie wyszłam na nogach. On mówi, o matko, czy to jest dobry znak, czy to jest zły znak? Ja mówię, to jest chyba dobry znak, bo fajnie, żeby właśnie dokładnie rok potem zrobić to inaczej, żeby się nie bać, żeby zagrać i mam nadzieję, że wyjdę na nogach w tym roku. Matko boska i córko, nie mów tak. Trzymam kciuki za to, mam nie, nadzieję, że na się pewno. Uda. Ja myślę i to pewnie
też to potwierdzi, że odpowiednie nastawienie i myślenie weryfikuje trochę rzeczywistość, skoro wierzysz w takie rzeczy i pozytywne myślenie. Tak, ale też się nie boję. Wiesz, to jest super. Niesamowitego, nie wiem czemu, ale tak się stało, że właśnie już trochę się nie boję, raczej patrzę, co przychodzi, z czym się zmagamy i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No. Tak, mam nadzieję. To 15 maja i co to jest za sztuka? No to może wiesz, tutaj... 15 maja to jest w ogóle cudowna komedia, gdzie gram z Rafałem, bo ja gram jego żonę, a on mnie zdradza, wyobraź sobie, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam. Jak do mąż teatru. Zdradza żonę. Jak mąż zdradza żonę, a do tego hodujemy kury, więc naprawdę jest to bardzo ciekawy temat. I gramy dwa spektakle, więc jeszcze są miejsca, także jakby ktoś chciał, to byłoby wspaniale. A z mężem to się fajnie gra? Tak, razem? Z mężem się fajnie gra. W ogóle pracuje. Wiesz co, ja się, początek ze spektaklami trochę był dla mnie dziwny, bo ja zawsze, wiesz, my graliśmy zawsze osobno i trochę wyjazd na spektakl to dla mnie trochę była taka odskocznia od dzieci, domu, tych obowiązków wszystkich, które mam i jechałam z przyjemnością do pracy. Więc pierwsze wyjazdy były trochę takie dziwne, że nie wiedziałam, czy Rafała jak aktora, czy jak męża, czy tak udawać, że my tak oficjalnie w pracy, czy ja mogę tak naprawdę... Czy mogę się przytulić? Tak, tak, żeby mi przykrość robi, że my się tak znamy, przytulamy, więc już teraz już myślę, że to przyjęłam i pogodziłam się, że normalnie idziemy do pracy, mąż i żona to jest oczywista rzecz i nie trzeba się kryć tym. Wiadomo jest, że mąż i w ogóle osoba, z którą żyjesz, jest blisko przy tobie w takiej sytuacji, ale tak sobie myślę, jeszcze na koniec zapytam cię o to, czy o to... Pomijając, że weryfikuje trochę podejście do życia i do otaczającego świata, o czym mówiłaś, ale weryfikuje też przyjaciół? Tak, to prawda. Weryfikuje bardzo przyjaciół, bo myślę, że osoby, których tak naprawdę przez pracę myślałam, że nie jestem w szans widywać tak często i spotykać się. Nie chcę popłakać się na koniec. To okazało płacz, się... Płacz, płacz, będą klikać! To okazało się, że wiesz, przyjaciółka jedna, która jest w Szwecji, nagle widziałam ją przy łóżku. Przyjaciółka, która pracuje strasznie zapiernicza w serialu we Wrocławiu, nagle przy łóżku. Wiesz, osoby nagle się zaczęły pojawiać i okazało się, że jak trzeba, to ci, którzy chcą, to są przy tobie wręcz... Znikać też zaczęli? Też. Znikać w sensie tak w inny sposób się odzywać może, jakby nie mieli takiego punktu widzenia, że nieważne jest w jakim celu, po prostu być. Po prostu być. Rafał miał, się śmiałam, że po prostu ja miał tyle przyjaciół dookoła, wszyscy byli w domu i pomagali przy dzieciakach też i więc myślę, że miał super. Dobry czas. Trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze, pozytywne myślenie. Tego ci myślenie brakuje. Myślenie pozytywne mam. Dzięki serdeczne. Dzięki, jesteś tak piękna, że po prostu naprawdę aż wiosennie. Pa! Dziękuję.